Dzień dobry. Moi drodzy, ci, którzy zasłużą. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Ksiądz gra w grę, czyli jak oni te gry dzisiaj robią. Jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie mówiłem, że w Kościele katolickim nie chodzi o to, że do nieba idą ci, którzy zasłużą, tylko ci, którzy z Bożej miłości chcą tam pójść, bo Pan Bóg ich kocha, czyli zasadniczo wszyscy, bo Pan Bóg wszystkich tam chce. No dobrze, co my tu mamy, kochani? Trzeba by jakąś przygodę rozpocząć. No weź tu się cofnij, zobacz to. Co tu jest? Według ciebie są ci goście? Ja mam kawkę. Tymi, którzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Te truposze? Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale tu się raczej jakimś tym, co tu mamy, batonikiem. O! Ten most wygląda tak jak pozostałe. Wygląda jak wygląda. Tak długo wytrzymał. Słynne ostatnie słowa. Założę się, że coś się tu zawali. Ło, dziura! Dobra, trzyma się, chodź. Jak na niego kiwnął. No to chodź. Nie zawalił się, ale było fajnie. Co tu mamy? O, jakieś takie wodospadziki. Chyba nie zbudowano ich zgodnie. Tutaj to chyba nie skoczę, nie? Mylisz się. To piracki kodeks. No tak. Jakie to są fajne rejony, zobaczcie, kurczę. Takie jaskinie. Po prostu super ekstra cool, nie? Po ostatnich zjazdach wciąż mam żwir. Zjazdy? Aha, czyli tu jedziemy i tam skaczemy. To już mamy opanowane normalnie. Najlepiej jak się da. Wow, 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 nie zabij się! O. Opracowane do perfekcji. Nie mówiłem? Opsa. To miejsce z Avery? A nie gadaj tyle tam. No, ja też nie. Jak tutaj teraz? Avery chciał ukryć skarb, po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi. No, dawaj. Może wysłał mu jeden z krzyży świętego Dyzmy. Tak, a ty mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Latareczka. Tylko nie kracz. No, niedługo i tak się dowiemy. Ile wy tam gadacie? Czekajcie, co to jest? Tu jest jakieś... O, tam jest jakieś wejście. A tu? Ciekawe, doskoczę tam czy nie? Nie doskoczę tam. Nie, może nie będę tam skakał, bo znowu się przy was zabije. I słuchajcie, będzie jak to mówią ten, wstyd przed Ryśkiem, nie? No, jak tak ginę, to jest mi trochę wstyd, jak na to patrzycie, no ale cóż. Tutaj, co my tu mamy? Słuchajcie, tam są takie płyty, widzicie? Ja się założę, bo to jest tak jak w tych wszystkich Indiana Jonesach. Że tam coś pewnie nadepnę i zaraz jakaś szczała we mnie po prostu walnie, nie? Ło! Nie mówiłem? O! Cóż, tędy nie idzie. Chociaż przynajmniej tylko drzwi. A przynajmniej nie spadliśmy do dziury. A to co to jest za ustrojstwo? Jakieś krzyże? Ciepko wyszukane, co nie? Można tak powiedzieć. Kurde mol. Będzie jakaś zagadka, czuję. Coś tu będzie się pewnie tym ruszało. Co my tu mamy? Pokażcie, pokażcie. Wow. Co tu jest? No, tam by się chyba dało zejść. Ale to są drzwi jakieś. Kolejny przełącznik. Tu się jakiś nadział? O kurde. Ale się nadział. Dobra, to ja tylko wyjmę ręki. O! Co jest złożony test? Próba? Tak. Ale on chyba go nie zna. No to się przyłóżmy. No i co teraz? Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Tyle to ja też widzę. Aha. Okej. Wiadereczko. No i? Co teraz? Mam wiadro. I co, będę chodził z wiadrem teraz? Jak mam wiadro, to by się przydała jakaś woda. Ale po co? To jest jakiś młyn? Pokażcie to. Czekaj, tam na dole coś było, nie? Co tu jest?
O, o! Okej. Jest wiadro, musi być woda. Napełnij wiadro. Wiadro napełnione. Po żądalu. Podaj mi je. No. Ale klimacie, jest, czujecie to? Muzyczka taka jest, kurde, Misterio Figofago. Okrągłego czegoś. Czekaj, pokaż, daj popatrzeć. Wow. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Ściśnij, ja nie wiem. Związek z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do Dyzmy. Prawda? A czarny do Gestasa. Pokaż ten dziennik. Tak. Ej, sam, Dyzma był po lewej stronie Jezusa? No tak. Na nich z przodu czy od tyłu? No, z przodu. Tak, był po jego lewej. Okej, tak zrobiłem. Czyli biały krzyż to jest Dyzma, czarny to jest ten Gestas. Nie wiedziałem, że ma tak na imię. I ten taki trzeci to jest Pan Jezus, w sensie ten taki krzyż taki, okej. Czyli co? Tam mamy podświetlone takie 3T, widzicie? Czyli pewnie trzeba to ustawić 3 krzyże. Ten taki duży, to jest tu na dole, to pewnie na środku. No i ten biały tam. No to czekajcie, ruszmy to. O, proste. Okej. Okay. Czyli tu mamy ustawione ten. No nie, wróć. Tu powinien być Dyzma, nie? Czekajcie, ten ruszę tu, nie? A, tylko że jak ruszę tego, to mi się ruszy też ten. Czyli proste. Trzeba sobie ustawić na pozostałych kółkach, żeby się nie ruszały najpierw. Dobra, już wiem. A chyba przynajmniej. Czekajcie, chyba jarzę. Tak, daj mi tu, odstaw mi ten krzyż. Nie tu. Nie, odstaw mi go na bok. O, odstaw mi go tu. Dobra, to mamy. Odstaw mi... Aha, ale to wiadro jeszcze tu jest. Czekajcie. A tam jeszcze jest jedna plama na górze. To tam wiadro? Zaraz, muszę tutaj... Nie tak, kochany. Spróbujmy to wiadro na górę dać. Zobaczymy, co to się stanie z tym wiadrem. Gdzie to się rusza? Tutaj się rusza wiadro. O kurde. Poczekajcie. To dajcie tu. I teraz tamtym dużym muszę ruszyć. Poczekaj. Chyba, że na górze ten krzyż ma być ten taki duży. Nie, to bez sensu. Daj mi wiadro na górę. O! Coś się tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. Od mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. O, czyli wiadro powinno być na górze. Zostawię tam. No to zostawię je tam, ale tam mam ten krzyż, ten czarny. Oj, to źle to zrobiłem. Dobra, wiem, poczekaj, ten krzyż sobie muszę przesunąć tam najpierw. Dobra, już to chyba łapię. Przesuń mi ten krzyż tutaj. Dobrze, ekstra. I teraz wiaderko tam wraca. I nie tu, tu. Wiaderko wraca na górę. I tam jest to. To jest Gites. I teraz muszę ustawić ten krzyż tutaj, a ten tu. Czyli poczekajcie. Czyli... Nie zasłaniaj mi, kurde, brachu. Jak to przesunę... Tu dobrze, to będzie ekstra akurat. Jak to przesunę teraz do góry... Nie tu. O! I teraz tutaj mamy Pana Jezusa i Dyzmę i tam przesunę ten. Aha, tylko że się przesunie też ten duży krzyż. Źle. Źle. Poczekajcie. Chyba, żebym zrobił...
Bo teraz jak ruszę ten, to mi się ruszy też mój krzyż z Panem Jezusem, nie? To nie mogę tak zrobić. Poczekajcie, to na pewno tak. To bym przesunął... tu. I teraz jak ruszę to... to będzie bez sensu zupełnie. Nie, nie, coś tu jest, nie, poczekajcie, jak to zrobić teraz, żeby ten czarny krzyż mi się tam przesunął? Zaraz to wydumam, dajcie mi chwilkę. Jak zrobić, żeby mi się nie ruszały tamte części krzyża? Kurczę, 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 poczekajcie. A jak tego dam... O! Dobra, jest! Przypadek matką wynalazku. Spoko, nie chcę żadnej wskazówki, dam sobie radę. To teraz tu, nie tu, nie tu. Dawaj. Tu i teraz, nie no, bez sensu, bo on musi być tam na górze przecież. Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Tu, tak jest, mam to. Mam to, mam to, mam to. Mam to. To musi być to. Sprawdźmy to. Tak? Naciśniesz przełącznik? O, nie, nie, nie chciałbym cię pozbawiać tej przyjemności. Jasne. No czekajcie, to miało być tak, nie? Krzyż Pana Jezusa na środku, tutaj biały i tutaj czarny. I lederko na górze. No najwyżej zginę, no trudno. Uwaga, 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 uwaga. Wstać tam rękę. I szpikulce. A nie, wciskaj. Jak mnie zaraz nabiją szpikulce... Jest git. Dobra, widzisz? Wygląda na to, że jednak nie skończę dzisiaj. Jak kebab? Jeśli to miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? On coś tu zapisze. Trzeba było znać dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. No łatwy dobra. Sprawdzian. Może będzie ich więcej. Gdzie my tu jesteśmy, słuchajcie? Ale ta zagadka była fajna. Te kółka kręcone. Co tu mamy? Patrz pod nogi. Patrzę pod nogi. Ja cię kręcę. O kurde mol. Spójrz na to miejsce. No gadaj, a gadaj. Chyba jesteśmy pod katedrą. Pod katedrą? Myślisz, że Rafe i Nadine... wiedzą, co się pod nimi kryje? Kilka materiałów wybuchowych i w końcu się dowiedzą. Ha. Ale co, słuchajcie, że piraci wybudowali takie coś po prostu pod ziemią, pod katedrą? No dobra, zobaczmy, co tu mamy. Co my tu mamy? No tu mamy proste, trzeba skakać, nie? To wiadomo. Co tam było? Aha, tu jest jakaś ta... jakieś bujando tu jest. A tam co jest? Tu jest nic, tu jest wychodek. Jakby się komuś chciało w trakcie, to tam zrobili takie, nie? Gdzie to jest? Dawaj. Okej. Ale gdzie ja tam mam potem polecieć? Poczekaj, zanim tam skoczę, to dajcie mi chociaż zobaczyć. Co ja mam tam zrobić z tym? Co, tutaj po prostu chyba, nie? O kurde. Dobra. Przypuszczam, że po prostu tam, nie? Ło! Dobra. O ty! Poszło. Tutaj, tu jest jakieś skakane. Okej. Musimy pewnie przejść do tego mostu. Skąd ty to wiesz? Dobra. Aha. Poszukajmy drogi na górę. Ale co, nie tędy? Czemu nie tędy? Aha, bo tu nie ma jak. No, ale tu jest coś na górę, nie? O, drabinka jest, widzicie? No. Powiedz tutaj, mogę cię podsadzić. Idę. Idę. Mhm. Okej, mam tu coś dla ciebie. Co? Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację.
O kurde, dobrze, że w łeb nie dostałem. Żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie, czyli pewnie tutaj po prostu, nie? No weź tam to podsuń, bo on to źle ci to zrzucił. Opsa, dobra, to mamy. No ale teraz gdzie? Gdzie on poszedł? Ty, gdzie on jest? Przecież on tu a nie. Jestem na górze! Gdzie ty jesteś, chłopie? Na jakiej górze jesteś? No ale że co? A tam! A jak ja mam tam wejść? Ja mam tutaj przeskoczyć? Przecież tam nie doskoczę, nie ma mowy. Poczekajcie, nie, nie. Coś czuję, że źle sobie to podstawiłem. No właśnie. Brawo, geniuszu. Dawaj. Dawaj tę skrzyneczkę na listy. Tu. No i co? Nie doskoczę? Skoczę. Dobra, tu są jakieś takie te... Za mną! No idę, idę. Kocham te wspinaczki, po prostu kocham te wspinaczki. Gdzie on tam polasł? Nie ułatwiają nam sprawy, nie? No, pewnie było łatwiej. Co, górą i tamtędy? Dobra. No dawaj, dawaj, dawaj. Czemu tam nie wchodzisz, ty, chopie? Przecież to są takie, widzisz, są takie. Dawaj, o, tak jest. A tam twój brat ma łapkę już. Jak on tam? Sprawdźmy, co tam jest. O kurde mole. Dobra. Jak ja się zawsze lękam tych takich spadów. Gdzie on tam poszedł? Ty, cześć tam poszedł. Uważaj na niski subit. Ouch. Tak, pochyl swój. Niech to szlak. Tędy. Gdzie? A może tędy. Widzę tam światło. Co ty tam widzisz? O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. No tak, ma sens. Co to jest za place, kurde, słuchajcie. Znaczy, no nie to, żebym się... O, ołtarz! Można by tutaj mszę zrobić, słuchajcie. Warunki takie trochę nie za specjalne, ale... Tam jest coś. Dlaczego ty stoisz tam, jak tam widzisz, że jest dziura? Co tam oglądasz? Już tu się wchodzi, zobacz. Nie tu. Tu. No. Wow, stój, stój chowany. I co teraz? Znając życie, to muszę tam skoczyć. Dobrze. Gdzie teraz? Tutaj, okej, os. Co tam się dzieje? Ktoś tam coś mówi? Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Jakaś napięta atmosfera jest, nie? Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie, a co? Nie za wiele się tam ostało, po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z dynamitem. Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni, niż my w 2 miesiące. No wiesz... Raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Tu jakieś takie dziwne napięcie czuję. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Co
tak to mi się ciemno Albo robi. Powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie, Chrzan. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Może potrzebuję przyjaciela. Kogo potrzebujesz? Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Ciekawe, co się dzieje. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. A, albo zaczną się miziać. Albo zaczną się miziać. Z czym? No z Rafem, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. Może on naprawdę potrzebuje przyjaciela, nie? Po prostu. Kochani, tak to widzę, coś tak mi się to robi ciemno i jasno na twarzy. Wybaczcie, jeżeli coś tam słowo widać. Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. No dobra, gdzie teraz? Tutaj żeśmy weszli stędy, nie? No. I co teraz? No przecież... Słuchajcie, bo jestem jakiś zagubiony. Tam jest jakiś grzymsik taki, ale nie wiem, jak tam się dostać. Tutaj nie wiadomo, co tutaj jest. A co jest tu? Aha, ale ja tu skoczyłem przecież dopiero co. Ty, słuchajcie, bo nie wiem w ogóle, gdzie tu iść. A, widzicie, no właśnie. Dobra, dawaj, tak, ładnie, gdzie teraz? No nie wiem, przecież tu nie skoczę. Jak mam zejść niżej? A nie, bo tu jest przecież ten, okej. Dobra, sorka. Co tu mamy za komnatę? Co tu jest? Nie, tu nie ma nic. Tu jakieś ołtarze kolejne. O, coś tu jest. Co tu jest? Jakieś figury takie. O matko, co tu zrobili? O, tam się coś świeci. No, się nie przejmuj. Pokaż. Co to jest? Wygląda jak pudełko na tabakę. Dobra, skarb znaleziony jakiś. Nie wiem, po co mi to, na co mi to. No tu będziemy pewnie skakać oczywiście, nie? Dobra, dawaj. No to hopsa. Ło! Dobra, tutaj doskoczę czy nie? Nie doskoczę. No to co teraz? Tutaj da się wejść? Nie bardzo. A, trochę za wysoko, żeby wskoczyć. Co ty nie powiesz? Trampolinę. Zostawiłem w ogródku. A niech to. Zaraz, naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. Ale co, to jest przecież ta sama lina, nie? Która była. Ale skoro się świeci, to znaczy, że... No czekajcie, no i co teraz? Aha, czyli oczywiście w dół gdzieś. Pokaż. No i co ja mam to zrobić? A, tu, dobra. Ale to wydaje mi się, że jestem trochę za nisko chyba. Bo tu przypuszczam, muszę skoczyć, nie?
Dobra, i dawaj. Opsa, tak jest. Po co mi ja tu w las? Po to, żeby wejść prawdopodobnie tam, jak znam życie. Dobra. Co ty za dziurę znalazłeś? O! Dobra, jest skrzynka jakaś. A ta skrzynka mi jest w celu. Pokaż, co ja mam z tą skrzynką zrobić. A, zrzucić na dół pewnie. I on będziemy potem wchodzić. No! No to co? Skrzynia raz! Co ty robisz? Ty! Co tobie się stało? Ty, hopie! Ty, słuchajcie, zobaczcie, co się tu zrobiło. Hop się zakleszczył, słuchajcie. Nie wiem, co mam zrobić, żeby... Bo tu co nie wcisnę... Jak będę strzelał, to coś się zmieni. Słuchajcie, no chyba się stąd nie wydostanę. Co za jazda, ty! Nathan! Wyłaź z tego! Słuchajcie, no chyba to nic tutaj z tym nie zrobię, no. Wybaczcie, słuchajcie, muszę chyba się cofnąć do jakiegoś punktu kontrolnego, bo jest jakiś po prostu ten błąd w grze. O Maryniu! Gdzie mnie cofnie? Tutaj, gdzie to było? Aha, to było to, co miałem tutaj zjechać w dół, nie? No, dawaj. Nie, czy ja tam nie będę przechodził, tylko ja od razu zjadę w dół, jeżeli mogę. Mogę? No mogę chyba. Dobra. O! Dobra. Słuchajcie, co to było w ogóle tam? Widzieliście to? To teraz ja może to spróbuję zrobić ostrożnie, żeby mnie tam nie zakleszczyło. Okej. Dziękuję szanownemu panu. Okej. Dziękuję szanownemu panu. Ty, ale widzieliście tę akcję po prostu? Dawaj. No i hopsa. Okej. Co tam mamy? Coś tam jest? O kurde, mole. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzu. A, tutaj nic nie ma. Wow, hopie. Co tu mamy? Ej, braciszku, chyba właśnie stamtąd przyszliśmy. Naprawdę? Słuchajcie, nie ogarniam tego już po prostu chyba. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. No właśnie. Ja budowa musiała trwać wiele lat. Doskonale ukryli te 400 milionów. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. Okej. O, tam coś jest. I co, skrzynie? Okej. Dawaj. Jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. Co to jest? To co dalej? Pracuję nad tym. Czekajcie. Ta skrzynia się ciągle świeci, nie? Słuchajcie, wiem. Czy ja tą skrzynię mogę tutaj wziąć na dół? No pewnie mogę, nie? Tylko to czekaj, idźmy z tamtej strony. Weź ją. Nie, weź tą skrzynię. No właśnie, o to mi chodzi. Dobra, i weź tą skrzynkę.
Tylko się nie zwal na dół, co? Albo się nie zakleszcz. Poczekaj, jak chcę ją tu przepchnąć. No weź to tutaj. Na ten występ tutaj. O, tutaj. Dalej się nie da? No tu. O, tu. Okej, os. I teraz zaczep mi oto linę. No. Widzicie? Bo tam są takie te... Tam są, widzicie, takie... Ale to muszę niżej jeszcze. Poczekaj, zejdź mi niżej, dobra. Kurde, coś to chyba źle to zrobiłem. Weź to tutaj. No kurczę, nie tak. A to czekajcie, a mogę tak po prostu? O, bo ja chcę tam skoczyć. Wiecie, gdzie chcę skoczyć, nie? Coś mi tu nie idzie. A da się niżej jeszcze? Daj tak. O! Czemu tam nie skoczyłeś? Przecież już wciskałem guzik, no. O, widzisz, o to mi chodziło. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja bym się nie obraził. O, cześć. Ty jak zawsze zrobiłeś to 3 razy szybciej niż ja. No cóż, tędy nie przejdziemy. To co zrobimy? No tam coś jest chyba, tak? Tu jest jakiś ten, widzisz? O! Znowu jakaś dziura! Tutaj! Co tu mamy? Mogę tu skoczyć? Chyba mogę, nie? Okej. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Nathan, rozejrzyj się. O, cholera. To pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? Hmm. No to jest pytanie. Wow. Czy tam się da jakoś? Tu się da pewnie zejść, czy nie? Skocz na tam. Dawaj w dół. No dawaj. Tak jest, bardzo. Ba, nice. No skocz, że hopie na dół. Co tu mamy? Co? Czytaj. Jestem odmiany głupcem. Wszystko zaczęło się od krzyża. Tajemnicze informacje od mojego krajana z mętnowicą raju. Byłem sceptyczny, ale myśl o tym, że miałbym spędzić resztę dni w domu, nie podjąć wyzwania, była nie do wytrzymania. Poza tym nie ignoruje się listu od samego króla piratów. Przerwałem skarą. Tego nie przetrwam. Ma złamę nogę i moja załoga zbyt tchórzliwa, by zapuścić się do tych przeklętych jaskiń. Nie usłyszy moich nawoływań o pomoc. Kto by pomyślał, że moje czyny doprowadzą mnie do tego miejsca, w którym umrę żałosną śmiercią daleko od domu. Niech Bóg cię przeklnie, kapitanie Avery, i niech mój duch nawiedza cię do końca twoich dni. Człowieku, zapomnij, Pan Bóg nie robi takich rzeczy. Co się tu dzieje? Dobra, jest belka jakaś. Myślę, że ta drewniana huśtawka może nam załatwić temat. Jaka huśtawka? Można spróbować. Gdzie ty, chłop, jakąś huśtawkę widzisz? No dobra, tam na pewno trzeba skoczyć, to jest jasne. Proszę mi wybaczyć. Gdzie ja jestem? A, czy mnie przyniosło, jakbym przeskoczył już, tak? Dziękuję bardzo. Aha, tu jest coś. No dobra, rzeczywiście tu jest coś. Raz kozie śmierć. Wow. Oż ty kurde, ty czekaj. No i co?
Nie dasz rady. Jesteś za nisko. No to co mam zrobić? Wróć na tę stronę, obciążę to. No. O kurde, i co tak będziemy się... O, czekajcie, teraz ja do góry polecę szybko i skoczę. Dam radę? Ale... Słuchajcie, dosięgnę czy nie dosięgnę? A jak nie dosięgnę? Tam jest jakaś lina. O kurde mole. No słuchajcie, raz kozie śmieć, najwyżej znowu zobaczycie... Jak ginę! No właśnie, więc to chyba nie był dobry pomysł. Aha, dobra, poczekajcie, źle. Tutaj, tutaj przecież mogę skoczyć. Udało się! W porządku! Kurczę, nerwy jak na komunii. A co ze mną? No tak, rozejrzę się. Czekaj, daj mi chwilę. Ja. Opiszę tu sobie. O, tu jest jakieś coś, co się można zaczepić, tak? Rozbuję się, chłopcze. A co to jest za kółko? Zaczynam doceniać wysiłek włożony w skonstruowanie tych. To się pewnie ruszy, nie? O ty, dawaj, 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 do góry! Tak, daj mi chwilę! Skrzynka jak zawsze, nie? Znalazłem coś do obciążenia huśtawki. Tylko błagam się, nie zaklinuj się znowu. No. Jest cięższa ode mnie. Ode mnie nie. Dobra, dobra. No, dawaj. Czekaj, pójdź na to. Gdzie to jest? Tu? Upsa! Ładny przelot! Jeśli poszukiwanie skarbów nie wyjdzie, możemy wstąpić do cyrku! Wszystko byle nie klauny. I co, ja mam tam skoczyć? Nie przeszło? I nie przejdzie. Kurde. Słuchajcie, czy też macie takiego stresa jak ja? Cholera. O kurde. Łoty! Dawaj! Ło! Przepraszam, że musicie oglądać tyle moich śmierci. Ło! O kurde. Nie mogłeś tak od razu? Kolejny test za nami. Ja wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. Dobra, co oni mieli z tymi posągami? Bez jaj. Po co dekorować miejsce zakopania skarbu? Albo tworzyć zawiłe zagadki. Drzwi z dziurką. Wkładamy rękę po prostu, nie? Nigdy się nie przyzwyczaję. O-o. Co my tu mamy? Ten chociaż jest wysadzany, tak? Ej, ej, nie! Nie dotykaj. Czemu? Nie widzisz? To jedyna cenna rzecz w jaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No to. Ale czemu chciwość? Albo raczej jej brak. Okej, więc... Pewnie chodzi o monety. Ty jesteś pewien? No raczej tak. No to ryzyk fizyk. Ale weź jedną. Chciwość, wiem. Ale ty jesteś mądry, Nathan. Dla próby. Że tylko jedną, a nie wszystkie, tak? Wow. Wow. Ale ja lubię takie zagadki i takie momenty. Wow.
Co to jest? To jest jakaś wyspa. To są Włochy? Co to jest? Rozpoznajesz kształt? Co to jest? To Madagaskar. Ojejku, jejku. Patrz. Tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. Sukinsen. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery, zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb? A? No na Madagaskarze pewnie. To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Nathan. Przecież będzie ci, więcej etapów. Trafią do Edenu. On rekrutował. Kto rekrutował? Avery! Rekrutował! Rekrutował? Ale po co? A to co? Ach, cholera. Really? Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rafe. Rafe, zgłoś się. Jestem na cmentarzu. Merin, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Idź otworami. Zaraz będę. Idź otworami? Tylko broń Boże ich nie zabijaj, tak? No to się streszczaj. Kings Bay. Tak, ale... Gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale... Ciemniej, ciemniej. Tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A Rafe'a w tej kwestii to raczej bym nie liczył. Sorry, chłopcy. Nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. To nie krucyfiks. A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym... Wiesz co? Nieważne. Co oni tak się cofają? Nie dotykaj! Żadnej broni! O! O kurde! O kurde! Matko, myślałem, że zginąłem. Co tam? O! Idę! Dawaj, dawaj, dawaj! Matko Boska! Co ty robisz? Do góry, do góry, do góry! Do góry! Gdzie mam skakać? Kurde! Mam jedną szansę! No dawaj, dawaj! Szybko! Słuchajcie, przykro mi. Uciekaj, obojam cię! Idę! Dobra, to się zaraz zawali. Rydemol! Tu, tu, dawaj, dawaj, dawaj! 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 Mam jedną szansę! Gdzie teraz? Tu i tu! O kurde! Daj jakąś broń! Mam broń już? O kurde! Gdzie teraz? Gdzie tam? Gdzie on jest? Ja nie mam pojęcia, gdzie on jest.
Gdzie on poszedł, słuchajcie? Co, tutaj? Słuchajcie, zagubiłem się gdzieś zupełnie... A tam jest! Dobra. Udało się. Dawaj. Gdzie on jest? Wkurzyliśmy, ugryźliśmy i podpaliliśmy. Przeładuj. Gdzie? Dawaj. Kurde. O matko. Zaimponowałeś mi, braciszku. Słuchajcie, co za akcja. Ale poczekajcie. Co tu się dzieje? O kurde. Co to jest? Co ja zrobiłem? Rzuciłem granat? Ta broń jest do niczego. Słuchajcie, ta broń mi się zupełnie nie podoba. Weź to zmień. O ty kurde ty. Z kim on tam się jeszcze strzela? Nie, 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 tego nie chcę. Ta broń jest beznadziejna. Dobra, mam cię. Przeładuj, tak jest? Gdzie on jest? Tu jest, dobra. Cholera, mate! Nawet tutaj słyszę te fajerwerki! Co tam się dzieje? To długa historia. W skrócie zabierz nas stąd. O kurde, no, domyśliłem się. Czekajcie. Niedługo tam będę. Co tu mamy? Cisza i pustka. Tu-turu-turu-tu-turu-turu. Muszę to zastrzelić! Dawaj! Mam cię. Dobra. Gdzie on jest? Mam cię. Daj mi hopie jakąś inną broń. Zmień to broń, dobrze. Dobra. Tu-turu-tu-turu-tu-turu-turu. Cholera, sam snajper! Gdzie? Gdzie jest, kurde, snajper? Dalej, braku, pokaż puszkę! Gdzie on jest? Mam cię. To był ten snajper?
Skąd on strzela, ten gość? Skąd on strzela? Dobra, trudno. A tutaj był. Masz. Co to jest? O kurde. Wow. Dobra. Dajemy. Wow. Dajcie mi jakąś lepszą broń. Maszynowy, daj mi maszynowy. Dobra. Co teraz? Tutaj na dół? Nie zatrzymuj się! Biegnij! Biegnij? Czy ty zawsze tak masz? No, dobrze! No i co ja mam tu zrobić? O kurde. Ach, dobra, skoczyłem. Zero amunicji. Dobra. Biegnij przed siebie jak potrzeby do wody. No i gdzie? Co tu jest tutaj? Nie. Słuchajcie, nie wiem gdzie tu iść. Tu się da wejść? Da się, dobra. Co tu jest? O kurde mol! Kurcze, kurcze, słuchajcie. To było już naprawdę blisko. Tylko skacz. O tak, ładnie. Dobra, co teraz? Tutaj. Zapomnij o nich! Nie zatrzymuj się! Ajajaj, znowu zapomniałem o linie! Co tu mamy? Było. Tam trzeba skoczyć, tak? Ło, no i co teraz? Słuchajcie, dawajcie, dawajcie, dawajcie. A tutaj to ma być, dobra. Okej. Dobra, jestem, jestem. Dawaj. Mam coś dla ciebie. Dobra. Kurde, jakie nerwy. No jestem, jestem. Co tutaj? Dobra, jestem. Gdzie teraz?
Dawaj. Dobra, co teraz? Tutaj. Chyba. A, jedziemy, tak? Ło! Dobra, jedziemy. A, przygotuj się! Dlaczego muszę to robić? O, jest! I dawaj! O kurde, jestem? Żyję! O matko. O kurde. Mało brakowało, co? Strzelali do mojego samolotu, Nate. Dzięki za troskę. Kiedy dolecisz na Madagaskar? Skarbu nie ma. Jeszcze nie. Nie wiem, o czym mówisz. Zobacz. To złoto. Boże. Dobre i to. A reszta gdzie? Na Madagaskarze? Znaleźliśmy takie pomieszczenie z ogromną mapą Madagaskaru, więc... Okej. Tak, pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę, młody. Słuchaj, skarbu nie było w Szkocji, okej? To po co to wszystko było, a? Cały ten święty krzyż... Tak jak już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jaskinie jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie rozumiem. Na cholerę robić tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi? Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że Everiego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No sam. Sam pomyśl. Thomas Tew był piratem, który nieźle się obłowił. Co właściwie by mu przyniósł sojusz z Avery? Myślę, że Avery wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoje. Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie. No. Okej, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay to piracka kryjówka z czasów Averiego. Znam to miejsce, spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc wiesz. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próbę. Rekruci. Co mieli w ręku, wychodząc z jaskini? Zaraz, to jest jakiś wulkan. Oho. Jest wulkan, niedaleko Kings Bay. Także nie ma na co czekać. Okej. Jakie niebo. Moi drodzy, myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba skończyć. Prawie godzina. Przepiękne przesłanie, zobaczcie. Nie zagarnęli wszystkich monet, tylko jedną. Nie bądź w zły sposób chciwy w życiu. Oczywiście jest dobra chciwość, nie? Taka chciwość na dobro, taka chciwość, która chce się rozwijać, to jest jasne, nie? Tylko, że to nie jest chciwość. Bo chciwość to jest po prostu branie za dużo, więcej niż potrzebujesz. Chciwość to jest branie tylko dla brania. I zobaczcie, kiedy nie jesteś chciwy, to dostajesz wskazówkę. Wiesz, gdzie masz się udać. Kochani, Pismo Święte mówi, że chciwość jest korzeniem wszelkiego grzechu. Chciwość. Takie nasze żarłoczne pragnienie, żeby wypełnić tę pustkę w sobie na wszystkich możliwych poziomach, ono nas zwodzi. Nie bądźcie chciwi. Na dzisiaj tyle. Ale była akcja w ogóle. Przepraszam was, że tyle razy zginąłem. No ale cóż, to był naprawdę dobry odcinek. Zapraszam na następny. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię z Bogiem. Dobrze się miejcie. Pa!